Siemanko, jestem Kuba, to kolejny odcinek z nowych ikon FIFA 19. Z góry chciałem wam powiedzieć, że za 200 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 60 apek w górę dodatkowa ikona. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj przedstawię wam tylko najlepsze wersje tych kart, czyli to będzie tylko jedna wersja kart, a nie trzy. Także chciałem was przeprosić za to, że jest tylko 5 ikon, ale zaskoczyliście mnie swoją aktywnością i wybiliście aż 1200 apek w górę, co oznacza, że musiałbym zrobić aż 60 ikon, więc zwiększam próg tych łapek do oczywiście dodatkowej ikony i teraz już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwszą ikoną jest Johan Cruyff, czyli trzykrotny zdobywca złotej piłki, dwukrotny król strzelców Ajaxu Amsterdam, jednokrotny zdobywca mistrzostwa oraz Pucharu Hiszpanii z Barceloną, a co najważniejsze, dziewięciokrotny mistrz Holandii i sześciokrotny zdobywca Pucharu Holandii. Zdobył on także Super Puchar UEFA oraz został piłkarzem roku w 1979 roku, prawdziwa ikona, zawodnik, który czasami sam potrafił wygrać mecz i myślę, że on w 99% zostanie ikoną i według mnie jego najlepsza edycja karty będzie miała 97 overalla. A drugą ikoną jest piłkarz oddany swojemu klubowi, czyli Frank Lampard, który wraz z Chelsea wygrał Ligę Mistrzów, trzykrotnie wygrał Mistrzostwo Anglii, czterokrotnie Puchar Anglii, dwukrotnie wygrał Puchar Ligi Angielskiej, wygrał także Ligę Europejską oraz trzykrotnie został zdobywcą Super Pucharu Anglii oraz został piłkarzem Anglii w 2005 roku. Myślę, że Frank Lampard także jest pewniakiem, jeżeli chodzi o ikony, a sama karta wygląda bardzo ciekawie i wypiszcie oczywiście w komentarzu, czy do was Frank Lampard zasłużył na tą kartę ikony, czy też nie. Kolejną ikoną jest Lam, który został ośmiokrotnie mistrzem Niemiec, sześciokrotnie zdobywcą Pucharu Niemiec, został także mistrzem klubowych Mistrzostw Świata oraz trzykrotnym zdobywcą Super Pucharu Niemiec oraz w 2017 roku został piłkarzem roku w Niemczech, ale najważniejszym tytułem było zostanie mistrzem świata z reprezentacją Niemiec w 2014 roku na mundialu w Brazylii. Prawdziwa ikona, jeden z najlepszych w historii na swojej pozycji. Myślę, że w 100% zasługuje on na kartę ikony, a jak jest z waszą oczywiście tej decyzją, czy według was Lam zasługuje na ikonę, czy też nie, miałem do was taką jedną prośbę, ponieważ miałem dylemat, czy dać Lama jako prawego obrońcę czy SPD. Wypiszcie w komentarzu, na jakiej pozycji według was Lam powinien dostać swoją kartę ikony. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzu. I czas na kolejną ikonę zawodnika nazywanego profesorem piłki nożnej, czyli Andrea Pirlo. Był on mistrzem świata w 2006 roku, wygrał on 2 razy Ligę Mistrzów oraz został 6-krotnym mistrzem Włoch oraz kilkukrotnie wygrał takie puchary jak Puchar Włoch, Super Puchar Włoch oraz Klubowe Mistrzostwa Świata czy też Super Puchar UEFA. I warto też dodać, że 3-krotnie został on piłkarzem roku we Włoszech w 2012, 13 oraz 14 roku, czyli 3 lata pod rząd. Kolejna świetna ikona piłki nożnej, którą możemy zobaczyć już w FIFA 19, no i według że jej by nie dało nawet do FIFA 20 tego Pirlo jako ikonę, byłby naprawdę straszny błąd, ponieważ Pirlo jest chyba taką, no, chyba każdy tego zawodnika, lub jest to zawodnik, którego gra chyba przyciąga każdego fana oraz kibica piłki nożnej, no i myślę, że to właśnie Pirlo powinien dostać swoją ikonę jeszcze w FIFA 19, ale jak zrobi jej, zobaczymy. I ostatnią ikoną w dzisiejszym odcinku jest David Beckham, czyli kolejna legenda z Anglii. Zdobył on złotą piłkę, a z Manchesterem United wygrał Ligę Mistrzów oraz wszystkie możliwe puchary w Anglii, czyli jak wiemy Super Puchar Anglii, Puchar Anglii oraz wygrał on Mistrzostwo Anglii, ale warto dodać, że zdobył on 6 razy Mistrzostwo Anglii. Zdobył on także wszystkie puchary w Hiszpanii wraz z Realem Madryt, była to Liga oraz Super Puchar Hiszpanii, oraz wygrał 3 razy Ligę MLS oraz jednokrotnie Ligę Francuską, to już taki na pożegnanie z jego przygodą oczywiście w Lidze Europejskiej. Kolejna świetna legenda piłki nożnej, według mnie także dostanie swoją kartę ikony w następnej FIFA, ponieważ zasługuje na to. No i szczerze mówiąc, to na tą chwilę nie zna Beckham, nawet tacy kibice, którzy piłkę nożną oglądają od 2010 roku, na pewno przynajmniej raz widzieli Davida Beckhama w akcji, albo przynajmniej o nim słyszeli, taką mam przynajmniej nadzieję, że się nie mylę. No i według mnie Beckham jak najbardziej zasłużył na swoją kartę ikony, według mnie taki overall, jaki ma tutaj, zasługuje, no i będzie to według mnie jego najlepsza karta na prawej pomocy. No czy będzie grywalna? Piszcie w komentarzu, jaka jest wasza opinia, no i piszcie, czy do was Beckham zasłużył na swoją kartę ikony, czy też nie. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, zostać także subskrypcję, piszcie propozycje kolejnych ikon do kolejnego odcinka albo jakiś inny pomysł na odcinek z FIFA 19. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie te 200 łapek w górę oraz za 60 łapek w górę, każde jest dodatkowa ikona. To było na tyle, cześć.